Witam w drugim odcinku ciągu. Transmisja dalej trwa. A my dalej zarzucamy sobie na pomostek. No. I dalej chleb z miodem na haczyku. Deczkę kładziemy. I idziemy dalej pod tą samą trzcinkę szukać czegoś. Chodź tu. O matko, chodź, 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 chodź tu, no. Znowuż sobie kołowrotek widzę. Odwyrężyłem, nie możemy tak daleko zarzucać, bo te ryby od razu idą po burzy. Dobra, trzeba na to uważać, że mamy tak mało tej żyłki. Wyściągać chociaż sobie tak do 35. Chyba nie mam tak mocnej żyłki, a nie będę wracał specjalnie po nią. Miejmy nadzieję, że ten kołowrotek chociaż do końca wyjazdu nam tutaj wytrzyma. Ja sobie tu jeszcze o ciupinkę zwiększyć tą siłę hamulca. Jeszcze na tyle nam pozwala. O, ciężko idzie, ciężko. Tam chyba się będzie chwilę trzeba pobawić. Odpuść. Poczuję luzu. I ciągnij. A jeszcze raz powtóreczka z rozrywki. Nie w trzcinę idziesz. Uważaj na ten kołowrotek, naprawdę, bo widzę, że ciężko już. Kroczymy się z rybką, kto silniejszy. Chodź tu. Tu. No chodź, chodź, chodź. Tutaj, nie tam. Możesz przypłynąć do brzegu. No, super. Młody karp, 81. Kilogramik oczywiście zatrzymujemy. A
Może teraz rzućmy tam pomiędzy te trzcinki. Zobaczymy, co tam się uda łapać. Dobrze, trochę sobie, no, na te 35 ściągnijmy. Myślałem, że to nam dzwoniła, a to nie nam. No to rzucamy. Czyli te duże ryby szybciej na chleb wezmą niż na te robaczki. Już tych ciupinka mniejszych też by można było tutaj trochę złapać. Nie ukrywam. Bo na grunt na żywca to trochę się nie opłaca raczej rzucać. Ktoś było zainteresowane. Zobaczmy, może akurat tym razem Sławiczek. Pójdzie, uda się wyłowić. Coś jest ewidentnie zainteresowany. Delikatnie napnęliśmy żyłkę. A muzyka jest jakże zbyt spokojna do łowienia ryb.
zapanowała cisza w rybczach. Pozwolę tu zwinąć, że to nie za bardzo tutaj się i tak nie chcę brać za to. Rzucimy z powrotem tam. Okej. Ciągnijmy na te 35 metrów. Też ciągnijmy. Rzućmy tutaj. Okej. Czekamy, co z tego wyniknie. Mamy okoń pospolity. Dobrze, weźmiemy okonia też. Czemu by nie? Nie ciągnij. To by kołowrotkowi znowu za dużo krzywdy nie zrobić. A nie jest to nie wiadomo jaki stwór. W miarę duże raczej powinno być. A może jednak zbyt żwawo szło w moją stronę na początku się wydawało, a teraz nawet idzie. One lubią tak na 10 metrach się cofać. Aha, i tego nie mogę zabrać, fajnie. Nie będziemy ryzykować. Bez sensu. Wypuść. Tyle natrudziłem, aby wyciągnąć ryby, które jeszcze nie mogę zabrać, no.
Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze na małe żywce, jak pójdzie. Nie pójdzie. Może na konika polnego. Może coś z tego będzie. Lekko było coś widać już na spławiczku. No i niby było zainteresowane i tak sobie popłynęło, no. Nieładnie tak robi człowiekowi. Nawet ważka zdążyła na wędce usiąść. To z wrażenia. Jakaś cisza nastała z tymi rybami. Nic nie bierze. Ja nie lubię, nic nie bierze. Bądź tu. No idź, idź. No teraz jakoś to chociaż idzie. Widzicie? Młody karp lustrzeni nawet co. Ładny, ładny zatrzymujemy jak najbardziej.
Rzućmy z powrotem. Dawaj. Zarzuć tutaj. No i nie sieci. I czekamy na jakieś rybki. O, spławiczek się rusza. O, mamy. Łotka. No i fajnie. Coś się ruszyło, widzicie? I znowu już przestój. Nieźle. Idziemy. Ciągniemy jeszcze rybkę. O, jednak tutaj widzę, że troszkę pociągnęła. Nie jest jakieś ogromne, ale coś tam próbuję zrobić. Coś tam sobie walczy. Bądź tu, gdzie tam lecisz. Chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Się 7 metrów noż. No, czemu mi się plączesz o żyłkę? No chodź. Nie bądź taka. Blisko jesteś. No ja wiem, że ty chcesz do mnie przyjść. Ty się boisz. O, nic ci nie zrobię. No chodź. Chodź. No, nic ci nie zrobię, tylko sobie cię wezmę do siateczki. Rzućmy jeszcze raz. I zapełniamy siatkę. Jedyny odcinek nagrywany podczas transmisji myślę, że wystarczy, więc transmisja trwa nadal, a odcinek będzie kolejny od teraz.